Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Panny na czytanie na miłość na miesiąc maj 2023. Kochani, zobaczymy, jaka macie obecną sytuację w Waszych relacjach, związkach dla osób, które są same, również zobaczymy, jak to wygląda na chwilę obecną i co pomaga Wam lub co przeszkadza w bieżącej sytuacji, jaka jest przyszłość. Najbliższa i rada lub wynik. Zaczynamy dla Was, e, panny, od karty opiekuńczej na miesiąc maj. W miłości. Zobaczmy, co kochani dla Was. Poza tym, że od razu wypadły karty, wypadło ich za dużo. Teraz wypadło jeszcze więcej, więc wstrzymam się. okej okay. Dobrze, wypadła jedna. Refleksja. Mamy refleksję. Miej oczy szeroko otwarte. Ucz się cieszyć drobiazgami. Dobrze. Oczy szeroko otwarte będą chyba konieczne w miesiącu maju. Być może otworzą Wam, pokażą Wam więcej w tym miesiącu albo o konkretnej osobie, o konkretnej relacji, o znajomości, albo o. O tym, co przed Wami. O tym, co możecie, kochani. Kogo możecie spotkać, kogo możecie poznać. I to jest ważne, aby nie przegapić tej szansy, ponieważ to może być właśnie szansa od losu. Czyli to może być tak zwany jeden z asów, który, no właśnie, który postawi przed Wami osobę, znajomość, Relacje czy też sytuacje, która będzie wymagała Waszej reakcji, Waszego zaangażowania, podjęcia jakiegoś, jakiegoś wyzwania. Stąd oczy szeroko otwarte, ale też to, aby cieszyć się drobiazgami, aby zaczynać od małych rzeczy, jeśli to początek relacji czy znajomości, bo te drobiazgi będą składały się na większą całość. Drogie panny, tak więc zaczynamy czytanie na miesiąc maj. Na miłość. Mimość. maj. Skaczą nam karty. Ty w tej sytuacji, ty w tej relacji. As pentakli. Tak mówiłam przed chwilą o asach. Co pomaga lub co przeszkadza? Sąd ostateczny. Niedaleka przyszłość, głupiec i rada lub wynik, arcykapłanka. Moje drogie yy, panny, macie trzy duże arkana na cztery karty, a w tle macie czwórkę pentakli, dziewiątkę kielichów i królową buław. No, Królowa Buław to nie jest energia ziemi, to nie jest energia panny, to nie jest wasza energia, ale kochani, no, taką, z taką energią będziecie mieć do czynienia albo, albo też część z was właśnie będzie w takiej energii. Dlaczego? No bo będziecie ewidentnie w energii nowego, ważnego związku, nowej, ważnej znajomości, nowego uczucia, nowej osoby, nowego początku, bo część z was będzie miała nowy początek i jeszcze raz na nowo będzie zaczynała z osobą, z którą była w relacji lub jest w relacji, i nastąpi odrodzenie uczuć, odrodzenie w tej relacji. Moi drodzy, tutaj być może w tle jakaś własność, kurczowe trzymanie się jakiejś własności, takich dóbr osiągniętych, osobistych, może nawet finansów, jakichś drobnych oszczędności, czegoś, co już macie, jest wasza. Kurczowe trzymanie się tego trochę powodu, powoduje w tym miesiącu sytuację, jakoby to było tylko wasze. Jakobyście byli jednostką taka, która jest zadowolona z życia, jakie wiedzie, zadowolona z siebie, spełniona emocjonalnie, zadowolona z uroków życia, z przyjemności, z takich z czerpania radości, z codziennych, prostych rzeczy, po prostu z codzienności. Czyli wy właśnie uczycie cieszyć się drobiazgami albo po prostu się nimi cieszycie. Mając oczy szeroko otwarte, otwieracie się, ale też co otwieracie? Pasje, pożądanie, ogień, tu jest duża, duży dynamizm, tu po prostu stajecie się królową buław. I mają miejsce bardzo emocjonujące przeżycia. Dla części z Was to jest czas zawarcia nowych kontaktów, których może być nawet zbyt wiele, nieco za dużo, a właśnie poprzez to, że będziecie w takiej energii, że być może będziecie tak właśnie wyglądać. Nie jak królowa Ziemi, cesarzowa, tylko jak królowa buław, czyli jak królowa ognia, namiętności, pożądania, będziecie kochani, no właśnie będziecie przyciągać wzrok innych, tak? W związku z czym nastąpi tutaj spore ożywienie w relacjach, w związkach, i to dla kogoś może być, na pewno dla jakiejś panny, dla zapowiedź bardzo płomiennej, ognistej znajomości, to może być romans. Dlatego, że część z was wejdzie w jakąś niezobowiązującą znajomość bez przywiązania do osoby, do miejsca. Po prostu będziecie doświadczać nowych emocji, nowych przeżyć, nowych relacji, nowych związ związków niezobowiązujących, czyli flirtowanie i romansowanie. Ale tak jak mówię, część z was będzie kochani w nowej relacji, w nowym związku, z nowym uczuciem, a inna jeszcze część po prostu. U części innej z Was nastąpi odrodzenie w relacji, w związku, odrodzenie uczuć, odrodzenie miłości, no i ponownie połączycie się, będziecie ze sobą razem. I teraz. As pentakli to energia, w której jesteście w miesiącu maju, Panny. Czyli macie szansę, bo as jest bardzo pozytywnym przesłaniem jest szansą. Jeżeli szansę w porę dostrzeżecie, zauważycie, podejmiecie wyzwanie. To ono wam się zrealizuje. Tutaj e, część z was dąży do naprawdę sporej stabilizacji w relacji, w związku, przede wszystkim do porozumienia. I właśnie dla kogoś dążenie do porozumienia spowoduje odrodzenie uczuć, relacji, spowoduje bycie ze sobą, spowoduje spełnienie marzeń. Tu nastąpi wzajemna wymiana myśli, zaczniecie dogadywać się na wszelkich płaszczyznach, nie tylko dotyczących miłości i uczuć, ale pozostałych aspektów życia też. Będziecie planować wspólną przyszłość, może ją już planujecie, i wspólne zamieszkanie. Single, moi kochani, to właśnie szansa dla Was w maju na, na to, aby mieć oczy szeroko otwarte, bo jest szansa na poznanie kogoś wyjątkowego, interesującego, kogoś dla Was. Kogoś, kto może mieć duże powodzenie, ale bardziej to widzę, że to wy będziecie mieć i miały duże powodzenie. W związku z czym jest tutaj szansa naprawdę na wyjątkową osobę, z którą i wy poczujecie się wyjątkowo i będziecie wiedzieć, że to jest ktoś dla was, bo jest też kimś wyjątkowym. Mogą się tutaj pojawić właśnie bardzo miłe niespodzianki, zaproszenia od drugiej osoby, po prostu relacja, znajomość, uczucie. I co temu co, co oprócz tego, może Was czekać jakaś wyjątkowa uroczystość, ale częściej możecie po prostu otrzymać coś cennego od drugiej osoby. Możecie tutaj, planując wspólną przyszłość, zdecydować się na zakup już jakiejś nieruchomości w tym miesiącu. Może akurat znajdziecie tą nieruchomość, czy tam działkę, czy cokolwiek innego. Ale część z Was, moi drodzy, ktoś może otrzymać spadek, może otrzymać jakąś darowiznę, w związku z czym no to zupełnie zmieni Wasze życie. Pomoże Wam w pewnych, w pewnych sytuacjach, w pewnych relacjach, po prostu pomoże Wam w realizacji tego, na co być może wcześniej nie było Was stać, albo nie mieliście odwagi, aby to rozpocząć. Może właśnie to być przyczyną czyjegoś odrodzenia uczuć, pogodzenia się, porozumienia. Może nie tyle pogodzenia się, co po prostu porozumienia w pewnych kwestiach, bo pomoże w tym, jakby no, ten dar od losu, tak? Otrzymanie jakiejś darowizny. Słuchajcie, no to też tak może być, że to od tej drugiej osoby będzie ta darowizna. Tak może być. To wcale nie musi być, wiecie, darowizna w sensie dziedziczenia. Znaczy, darowizna nie jest dziedziczenie. To wcale nie musi być spadek, e, ani dziedziczenie, bo to może być dla kogoś, właśnie darowizna, czyli otrzymanie czegoś, co po prostu e, rozpocznie nowy rozdział w waszym życiu albo nowy początek jeszcze raz na nowo. I tutaj ta karta sądu ostatecznego, która, która ma wam pomagać lub przeszkadzać, ona definitywnie będzie wam pomagać. No dlaczego? Dlatego, że właśnie spowoduje odrodzenie w relacji, w związku. Mówi o tym, że to jest przełomowy moment w waszym życiu i taki okres nastąpi w miesiącu maju. Nastąpi odrodzenie w tych relacjach. Tutaj mocno jest możliwość poznania nowej osoby. Nieważne, czy jesteście teraz w związkach, czy w relacjach, czy jesteście sami, same, to jest szansa na poznanie nowej osoby, nowego partnera. To jest duża zmiana w waszym życiu, w życiu waszej rodziny, jeżeli macie dzieci, czy, czy jeżeli ta rodzina jest jeszcze w innym składzie. Tutaj komuś może pomóc rozwód, a komuś małżeństwo. Tak, to prawda, może tak się zdarzyć. Dlatego dla każdego z Was będzie trochę inna sytuacja, bo ktoś, jeżeli wiedział, że chce. Powiedzmy, zakończyć i jest rozwód, no to ten rozwód, decyzja o rozwodzie mogłaby pomóc dla innych osób, czyli takich, u których następuje porozumienie, odrodzenie w związku, odrodzenie uczuć w relacji, lub zaczynacie jeszcze raz ze sobą na nowo po jakimś rozstaniu czy po jakiejś przerwie to właśnie są dostateczne mówi, że małżeństwo, czyli decyzja o legalizacji tej relacji tego związku pomogłaby w waszej przyszłości. I teraz yy, niedaleka przyszłość to właśnie jest głupiec. No cóż to innego jak dla was nie rozpoczęcie na nowo, bo głupiec to informacja o nowym początku. Owszem. Nowy początek rozpoczęcie jeszcze raz na nowo, wszystkiego od początku u osób, które już ze sobą były lub które się znały, tak? I których następuje odrodzenie w relacji, w uczuciach. Natomiast nowy początek, karta głupca mocno mówi dla innej części panien o właśnie romansie, o niezobowiązującym romansie, o, o, o jakimś nowym doświadczeniu, nowej przygodzie, nowym flircie. I mocno z tą królową była, część z Was wejdzie w taki romans, w taką relację. Oczywiście to najczęściej mogą być osoby, które będą same obecnie, ale nie musi wcale tak być. Wcale tak nie musi być, bo szansa, którą Wy macie na nową znajomość, dla części to jest nowe, nowy partner, nowe uczucie i stała relacja, stały związek, z którą będzie wiązała się na początku po prostu przygoda, może to być przygoda, może to być postrzegane bez przywiązania do drugiej osoby, ale to się po prostu może zmienić. Weźcie to pod uwagę, że nawet Wasza chęć pozostania singlem może skończyć się nie tylko na romansie, a po prostu na związku, tak? Więc tutaj Wy mocno, kurczowo trzymacie coś dla siebie, jakąś własność, jakieś być może pieniądze, jakieś oszczędności, nie chcecie się z tym dzielić, chcecie pozostać część z Was w stanie jednostki, czy singla i stajecie się taką królową buław, ale pomimo tego, no część was wchodzi romans, u części pozostaje. Pozostajecie w relacji, w której byliście, odradzają się uczucia, odradzają się relacje, czy też relacje z przerwami, znowu porozumiewają się i planują swoje życie nowy początek, jeszcze raz na nowo, a inna część po prostu ma nowe uczucie, nową relację, nowy związek. Zaczyna się być może od niezobowiązujących spotkań, od niezobowiązujących przygody, a kończy się to na relacji, na związku. Dlatego warto cieszyć się tymi drobiazgami, bo to one mogą zbudować. Całość, większą całość, mogą zbudować relacje, mogą zbudować całkiem fajny, trwały związek. W wyniku lub w radzie jest arcykapłanka i arcykapłanka, właśnie dla tej części, która jest w romansie lub która nie wie, czy to będzie ta osoba, czy to będzie, mm, czy ten romans będzie spełniony, tak? Czy on będzie trwał, czy będzie się kontynuował, to część z was w arcykapłance postanowi utrzymywać swoje życie osobiste w tajemnicy przed innymi, czyli utrzyma ten romans, tak? W maju jeszcze ktoś będzie utrzymywał, e, był mm, się w energii królowej, była w energii romansu, niezobowiązujących spotkań i flirtu. Być może chcecie dać czas tej znajomości, tej relacji, że na razie jest tak dobrze, że po co to zmieniać i będziecie chcieli pozostawić to w tajemnicy. Przed innymi, na razie. Aczkolwiek inna część z Was po prostu będzie w relacji w związku, y, czy to tej, która się odrodziła na nowo, czy to w nowej relacji z nową osobą, ale jeszcze tutaj pozostaje pewna tajemnica i teraz albo wy chcecie jeszcze to zostawić w tajemnicy z tego samego powodu, co przed chwilą wspomniałam, czyli po prostu nie chcecie jeszcze tej prywatności swojej pokazywać, że z kim jesteście, że jesteście i że to jest coś poważnego. A druga część, będzie być może miała do odkrycia jakąś tajemnicę, bo odkryje jakąś tajemnicę, dlatego że ktoś z Was może odkryć jakąś tajemnicę, bo arcykapłanka mówi o tym, że tajemnica zostanie odkryta czyli coś, co jest niewidzialne gołym okiem, zostanie odkryte. Albo ktoś odkryje Waszą tajemnicę o tym romansie w efekcie tej znajomości, albo to Wy odkryjecie, kochani, że ktoś utrzymuje Was jeszcze w tajemnicy. To rzadziej, dlatego że pamiętajcie, że tu jest mowa też o legalizacji. O, o tym, że mogłaby pomóc legalizacja związku, czyli mogłoby komuś pomóc małżeństwo. Tak więc te plany dotyczące małżeństwa, czy też takiego poważnego, stabilnego związku, mogą być jeszcze w miesiącu maju utrzymywane w tajemnicy, ale to nie, wcale nie tylko musi to oznaczać, bo może to oznaczać to, że wkroczycie w czas, w tych związkach, w których nastąpiło porozumienie, odrodzenie uczuć i ponowny nowy początek, rozpoczęcie jeszcze raz wszystkiego na nowo w niedalekiej przyszłości, może mówić to, że nastąpi spokojny, pełen szacunku okres. I ten związek też będzie spokojny. Wypłynięcie na spokojne, szerokie wody. E Tutaj zaczniecie bardziej cenić te inne przyziemne wartości, znaczy przyziemne, w sensie duchowe wartości, więc nie do końca przyziemne, ale one będą stawiane na pierwszym miejscu. I moi drodzy, jakaś powściągliwość, jakaś tajemniczość, jakieś sekrety będą też prowadziły do równowagi, do umiejętności dochowania być może czyjejś tajemnicy. Może ta osoba, z którą będziecie, nie jesteście w relacji, jesteście w romansie lub jesteście już w relacji, może jeszcze nie jest do końca wolna. Może to właśnie ona będzie się rozwodzić, dlatego pomógłby czyjś rozwód, a wasze małżeństwo. I w tej sytuacji może tak być, że. To są takie trochę jeszcze tajne relacje, tajne związki, ale jest tutaj właśnie ta równowaga, bo wy wiecie o tym, że ta osoba zakańcza jakąś relację, rozwodzi się, tak? Ale dochowujecie być może wy tajemnicę tej drugiej osoby. Co rzadziej, ta osoba może dochowywać, dochowywać wam tajemnicy, jeżeli to wasza sytuacja, ale raczej rzadziej. Także przed Wami spokojny okres, spokojna rodzina, bez niespodzianek i problemów. Nie zapominajcie, że. Czasami ktoś z Was, czyli Wy albo ta druga osoba, może zechcieć utrzymywać życie osobiste zawsze w tajemnicy przed społeczeństwem. I tutaj, jeżeli tak by się stało, to raczej, tajemni, to raczej kapłanka mówi o tym, że ktoś ma ku temu jakiś dobry powód. Być może ten powód jest czasowy. A być może po prostu nie lubi obnosić się ze swoją prywatnością i nie chce, aby ta prywatność wychodziła poza cztery ściany, na przykład, tak? Kochani, to wszystko przed Wami, więc sami stwierdzicie, z jakiej strony, czyja to tajemnica, jeżeli już w ogóle będzie tajemnicą, dlatego że też arcykapłanka radzi. Radzi Wam. Abyście zachowywali swoje opinie dla siebie i poszukali odpowiedzi znacznie głębiej. Więc jeżeli mielibyście zamiar ocenić właśnie jakąś, jakiś romans, w którym jesteście, jakąś osobę, która być może proponuje Wam coś więcej, albo Wy proponujecie tej osobie coś więcej, to zanim wydacie o kimś jakąś opinię, jakąś ocenę, jakiś osąd, poszukajcie odpowiedzi dalej, głębiej. Zastanówcie się nad tym, bo być może coś, co wygląda powierzchownie, że być może coś, co wiecie, wydaje Wam się, że wiecie, jak wygląda, jest bardzo powierzchowną sytuacją, informacją, a odpowiedzi być może trzeba poszukać gdzieś głębiej. Może trzeba się czemuś lub komuś bliżej przyjrzeć. I nie warto już wydawać jakichś opinii, osądu, oceny. Trzeba, te, trzeba kochani, jakby. Zajrzeć trochę głębiej, poznać kogoś lepiej, dowiedzieć się więcej, e, i wtedy, no właśnie, może odkryjecie też i wy czyjąś tajemnicę, która może być całkiem miłą tajemnicą. E, moje drogie panny, miejcie oczy szeroko otwarte i uczcie cieszyć się drobiazgami w maju. Buziaczki, i do następnego razu, papa. Pa.